Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z gry Mountain Blade Warband na modyfikacji Anno Domini 1257. W porządku, rozpoczynamy kolejne nasze przygody i co tu dzisiaj będzie się działo. Ja muszę sobie przypomnieć, bo oczywiście nagrywałem tydzień temu ostatni raz. O, tą lancę mamy, znaczy tą flagę, trzeba ją będzie sprzedać gdzieś. Jak tam sytuacja z naszą wojną? Czekaj. Właśnie, mamy prowokację z krzyżakami i mamy wojnę z Imperium Rzymskim. I tyle. Dobra. Czyli możemy coś tam działać. Mamy 137 ludzi, więc nie najgorzej. Biegaliśmy ostatnio tutaj koło naszej wioski i ją broniliśmy przed wrogimi lordami. Ale udało nam się obronić, bo tutaj co chwilę ktoś po prostu przychodził i chciał ją, wiecie, splądrować, ale my się tak nie daliśmy łatwo. Dobra. Może przebiegniemy się pod Gdańsk, zobaczyć, czy coś tam będzie się działo. Wow, Portugalia i Emirat Granady. Daleko od nas, więc niezbyt mnie to interesuje. Aha. A, karawana mamy ludzka. To nie. Czy to by się dało zdobyć? Nie dałoby się tego zdobyć, bo to jest za dużo ludzi. Tu jest Polak. O, ja tu muszę gdzieś przecież komuś sprzedać, prawda? Dobra, chodźmy do Poznania, bo jest blisko. Wow, jakie tu są biedne te kupce. O kuźwa, jaka zbroja. Bishop Armor. 82 pancerza. Chore rzeczy tu się dzieją. Jest Ransom Broker, ale czy ja mam jakiegoś więźnia? Nie pamiętam. O, miałem. Jednego chyba. 37 denarów. No dobra. Moglibyśmy w sumie ją splądrować, gdyby się odrodziła, a na razie się nie odradza. Ja się pytam, gdzie są moi. Chyba tutaj. Albo gdzieś dalej. Splądrowana. Wow. No bo moi tam kampanię robili też ostatnio, prawda? Więc gdzieś się zapuścili znowu daleko. Kurde, lebele. Nie no, pierdziela. Szybko ta wojna wybuchła. Dopiero co przed chwilą był ten. Było ryzyko i już jest wojna. O, kolejna wojna. No, Europa tutaj jest po prostu spowita wojnami. Wszystko się pali, płonie, wioski giną, ludzie giną, wszystko po prostu ginie. Jeszcze Kołobrze, kurde, no nie ma co tak stać przecież tutaj, czekać. O, jaka fajna grupa, ale niestety są zbyt szybce dla mnie. Może pójdziemy na Leipzig? O, duże morale mam, ty. A tu moi teraz są. Boże, dopiero nie była plądrowana i już jest? O, fucken. No to nieźle. No to sobie splądrowałem w takim razie. O matko. Tędy trzeba, no dobra. Dobra, plądrujemy w takim razie. Ogrom wioskę i zrównają z ziemią. Tak jest.
Ja się nie przygotowałem oczywiście, bo trzeba było sobie odwrócić kamerę, ale kurde, i tak nie mogę, wiecie, przerwać. To jest głupie. Powinno dać się przerwać i ten, i po prostu uciec w razie czego. A tak to jesteśmy bezbronni, bo przecież jak NPC naszą wioskę, albo jakąkolwiek inną wioskę plądruje, to jak zobaczy jakąś wrogą armię, to ucieka. No nawet ci się nas nie boją. Rozejm jakiś dobieg końca, więc to mi się nie podoba do końca. Powinno być tak, że jak się plądruje, to powinna być możliwość przerwania w każdej chwili. Dobra, udało się. Wow. To mogę wywalić, bo tego jest mniej, a wezmę sobie tego, czego jest więcej, czyli to, o. I tego też jest mniej, o. No. Będzie tak. O. Może być. Dobra. I tak wszystkiego byśmy nie wzięli, bo mamy jeszcze zbyt mały ekwipunek, ale ogólnie to wiecie. Oho, transport jeńców rzymski. Być może coś tam byśmy ich dobili, ale... Ups, za dużo. Za dużo. Dobra, może być. Zbrojami. Wow! To jest zarąbiste. To jeszcze koni mi może coś tam zrobimy. Dobra, niech będzie. Teraz idziemy dalej. Do Wrocławia? Jeszcze do Olmucu wcześniej. O, o, o. Czechom zostało tylko jedno miasto, więc też pomału będą ginąć. Niestety. Dobra, tu jest dużo. Tyle, ale coś tu się... O jedno za dużo. Dobra, może być. A zobaczmy sobie, gdzie jest jakiś turniej być może. W Roskilde. Czy to jest tam u Duńczyka, które było polskie, a potem było rzymskie, tak? Nie, ono jest polskie cały czas. Lubelski jest szwedzki, właśnie. Coś tu mi się pomyliło. Dobra. Jeśli chodzi o nasze EQ, to na razie tak zostaje. Wszystko to, co mamy, to będziemy sobie teraz jeść. I będzie git. O. Książkę fajnie byłoby sprzedać. Ja muszę szybko zobaczyć, czy moje... Kuźwa! Na chwilę stamtąd polazłem. I już zniszczył. Boże święty. Czy ja go złapię? Jakoś gdzieś po drodze. Krzyżacy zakonni. O, kolejną plądruję. Dobrze! Dobrze, dobrze. O to chodzi. Ja sobie tutaj jeszcze tylko rozdam poziomy przed walką. O! Lecimy na nich. Pięknie, dziewitka. Mamy w ogóle rzymskiego distera. Distra. Po prostu już rzymski koń. Zgrozo. Dobra, co oni tam mają? Oni tam mają dużo kuszników, widzę.
No dobra. Piechurów sobie trochę przesuniemy, żeby byli na środku przed naszą kawalerią i zaraz sobie ich będziemy przesuwać do przodu. Dobra, idą. Dobra, kawalera do ataku. Piechota również. Nie ma dużo tych strzelców tutaj. Dobrze. Czemu ja się na kuszniku zatrzymałem, który miał jakąś pikę? Dobrze. Mój koń. Ups. Ups. Dobrze. Do ataku. Ups. Piękny oszczep. To było to. To było to, co być miało. Na chwilę tylko tarczę opuściłem, żeby sobie broń zmienić. Boże święty, jak gówno. O Boże. Trzynastu moich zginęło. Chore rzeczy tu się dzieje. Trzeba iść w chirurgię bardziej, bo to jest... Kto mi zginął? Bogaci arystokraci, weteran włócznik, bałtycki arystokraci, jeden javelinier, włócznik. No. Paru jeńców. Jakieś śmieci. Nie no, to będzie trochę warte może akurat. Dobra. It's okay. Nie będzie nam tu gość plądrował więcej. Musi się z tym liczyć. Jak splądruje, to zginie. I tyle. Dobra. Wszyscy. To co teraz? Idziemy do Litwy? Ups. Powiem wam, że ciężko tu cokolwiek posprzedawać, bo nie mają kasy. No dobra, udało się. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że często tam coś im sprzedajemy, więc przez nas nie mają. Dobra, ale widać, że Prusowie nasi tutaj biegają i pilnują naszych ziem, więc jest okej. Więc tylko jak tylko widzą lorda, to go gonią. I my im pomagamy i jest git. Jakaś wojna, która nie wybuchła. Możemy nie wyplądrować ostrów, ale mamy tyle rzeczy w ekwipunku teraz, że... Nope. 13 arystokratów. Dobra, nie mamy stosunków ujemnych z tymi? No dobrze, to mi pasuje. Czterech takich. 2500. Kurde, no nie sprzedam tego jeszcze. Jeszcze nie, na razie to będę trzymał w takim razie. Trudno.
to są tyle drogie, że lepiej to trzymać i w przyszłości sobie sprzedać, jak handlarze będą mieli dużo więcej kasy. Będzie karawana. Proszę bardzo, Prusowie ją zaatakowali i my również. Pomożemy. Dobrze. Czy oni będą na nas szarżować, czy nie? Nie wiem, ale na razie się gdzieś tam przemieszczają. My też się przemieścimy. Strategiczna pozycja. Ilu naszych jest? 92. No, będzie fajna bitka, wyrównana. Są tam. To są też głównie kusznicy właśnie. To jest ten ból. Dobra, idziemy sobie do przodu pomału. Mamy tarczę, dlatego właśnie idę we włóczników, a nie w toporników, bo mają tarczę. Nie mogą się bronić przed tymi europejskimi kuszami, łukami i tak dalej. A i przed innymi bałtyckimi jednostkami, które strzelają na przykład z oszczepów, też się obronią przynajmniej raz albo dwa. A potem dostaną bułę, ale to potem. Dobra, do ataku. Dobrze! Ktoś tam został skoszony pięknie. Dobrze. Pięknie. Dobrze, właściciel karawany padł. Wszyscy do ataku. Czy oni uciekają? Nie. Zmieniają szyk. Dobrze poszło. Pięknie. 17 strat aż z karawaną, co jest taka słaba. Ja pierdzielę. 7 renomy. Czaweli nie drży mi oczywiście musieli zginąć, bo kto inny? Nic specjalnego to tu nie było, powiem wam. Jeden worek soli czy wełny i tyle. Co to było? Była sól? Nie, wełna, no. Gówno. No ale magnatów mamy coraz więcej przynajmniej. Ludzie mi awansują. Także tragedii nie ma. Pytanie, czy możemy teraz wejść do Elbingu? Możemy! Dobrze. Nie, tego nie. To jest za drogie. No i pięknie. I jest fajnie. Możemy przy okazji zobaczyć, czy będzie pośrednik okupów, ale go nie ma. Więc idziemy stąd. Morale 85, bardzo wysokie. Podoba mi się.
To jest, czyli tylko Miku Teliaj nie jest jeszcze splądrowana wioska. Tamtą gościu splądrował, moją splądrował i tą jedną uratowaliśmy. Jeszcze. Rodzina Gwelfi, Republika Wenecka. No dobra, są odplądrowane wioski, ale pomożemy Polakowi, a co? A tak. Wow, to jest Polaka ma niemiecki herb. Ups, ale... Wow, no idzie się pomylić. Ja bym powiedział, że to są właśnie ci Niemcy, a nie Polacy. Oni tam szarżują, to my też szarżujemy. Ale ten koniec wolny. Bo jest okulawiony przecież. Nam go zabili w pewnym momencie i od tej chwili jego statystyki spadły. To jest. Ten jak szarżuje w ogóle. Jak husar. Dobrze. Dwóch zabiliśmy, może być. Zerowe straty. Sama konnica tutaj. O, i nasz jeden. Doszedł do nich. No, patrz, to jest Henryk III Biały, ale ma strój jak Niemiec. Dobra, tyle. Nie ma co tu brać, bo mamy pełne eku. Nie, nie mamy przecież, bo sprzedaliśmy. O, ale jestem debil. Dobra, mniejsza o to, to tak śmieci. Urlich von Liechtenstein został pokonany. To może moi coś go tam pyknęli. Złota Orda Rzymskim Imperium Nikei. Tu jest stosunkowo świeże, bo się pali jeszcze, bo jest płomień. Możemy tam iść, zobaczyć, czy będą jacyś moi na przykład. Tu są. Dobrze. Trop był dobry, widzicie? O, nie są. Biją się! Możemy? Halo! Dzień dobry! Wow, deszcz, krzaki, no to będą spadki FPS-ów i tak dalej. Wow! Ja tu swoimi się pchać nie będę. Swoich oszczędzę, proszę bardzo. Wy tutaj sobie stoicie na wzgórzu. Nie, źle. Tu. Byliście, tu będzie git. Dobra. A ja idę z tamtą armią bić się z tamtym Niemcem, co nie chciała Wandy, czy... co nie chciała. Nie, to była Wanda, co nie chciała Niemca, a nie Niemiec, co nie chciała. Dobra. Była, zaczynam coś pieprzyć za bardzo. Trzeba się skupić, bo tu bitka będzie. Będzie bitka z Niemcem i bitka z FPS-ami w tej bitwie. Po prostu czuję takie spadki wydajności, że to są chore rzeczy. Co? Będziemy tak się stać? Dobra, panowie, bo ja to o, dobrze, że biegniecie, bo już myślałem, że nie biegniecie.
Kurczę, mam jeszcze za słabą broń jednoręczną, bo oni powinni schodzić na hita, a nie schodzą. O, dobrze, idą do lasu. Co się mądrze robią, nie, że dobrze dla nas, bo nam będzie gorzej w lasach. Chociaż kusznice w lasach nie działają dobrze, ale nasza kawaleria też nie zadziała dobrze w lesie. Dobrze, nie ma konia. Wow, zero obrażeń. Prze. Wow. Dobrze, tu dużo warty kusznik tam był. Oh, fuck you! Już było 1/10 sekundy do uderzenia po prostu i się zjebało. Dobra. Lecimy. Teraz już możemy lecieć. O, i patrzcie, jak ja padnę, to pokazuje, że i raniono jednego mojego, i zabito jednego mojego, a mojego nie zabito żadnego. Tylko tak pokazuje, wiecie to. Tam ta kawaleria się jakoś... Jezu, gdzie ja biegnę? Dobra. Jak oni w ogóle wybić ich nie mogą? I tam ci jeszcze zabijają naszych. Nie. Chore rzeczy. Czemu zmienić broń? O, Brador, ja chcę Bradora. Kim ja w ogóle jestem? Włócznikiem czy magnatem? Bo ja nie wiem. Dobrze. No w lasach się ciężko walczy, bo nic nie widać. Jeden morale. Stosunki poszły w górę. Może być. Jakieś gambesony. Dobra. Wyjdzie. Walka fajna, staczona. Zwycięstwo. Czemu idziecie w stronę Frankfurtu? Halo? O, dobra. Tu idą. Nie, nie tu idą. Wszyscy wracają, bo idą na ucztę do Katniawy. O Boże. Dobra, my im pomożemy, ale pomożemy już w kolejnym odcinku, bo ten już trochę trwa, więc żebyście się nie zanudzili, to tą walkę rozegramy kolejnym razem. Także ja oczywiście, czekajcie, ja jeszcze sobie poczekam, aż oni dołączą, wszyscy pozostali, i dopiero będziemy my. O, i teraz możemy sobie dołączyć, ale to już w następnym odcinku, także póki co, wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się, no i do usłyszenia. W kolejnych odcinkach. Na razie.